Z jaką dopuszczalną prędkością kierującemu autobusem wolno kontynuować jazdę za tym znakiem zakazu? 70 km na godzinę, jeżeli DMC autobusu nie przekracza 3,5 tony, 70 km na godzinę bez względu na jego DMC, 50 km na godzinę ciągnącym PP bez względu na DMC zespołu. Tam w oddali widzimy, tak? Bo tutaj mamy jakąś grupę znaków o miejscowości, ostrzegawczy, że chyba jest przejście dla pieszych, tak? Dobrze widzę. I obszar zabudowany, ale tam w oddali widzimy, że jest znak 70 km na godzinę. A pamiętajmy, że jeśli znajdujemy się w obszarze zabudowanym i siedzimy w pojeździe czy ciężarowym, czy autobusie, mamy jeszcze w pytaniu, że ciągnie przyczepę, tak? Bez względu na jego DMC, czyli zespół pojazdów. I znak zakazu, który zarazem jest podniesieniem prędkości do 70 km na godzinę, nie dotyczy właśnie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie pojazdu powyżej 3,5 tony i autobusów i zespołów pojazdów. Więc tutaj ten znak nas nie dotyczy, więc jedziemy z prędkością 50 km na godzinę takim pojazdem, tak? Prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź C.